Cześć, dzień dobry, witam Bartek ze Stronki. Dzisiaj na zielono, bo mamy premierę Minta. Znaczy wczoraj była, a ja wam dzisiaj podsunę informację. W firmie z moim lektorską wersją siebie, tak jak zawsze, myślę, że otrzymacie informacje o wszystkich rzeczach, które się pojawiły w nowym Mincie 22. Dlaczego to nie jest żywy sprzęt i dlaczego nie ten? Bo ja to już robiłem 2 albo 3 tygodnie temu, betę wam pokazywałem przez pół godziny, gdzie na niej grałem także. Omawiałem, jak to chodzi, w ogóle tam wszystko widać. I dlatego nie chciałem tego filmu powtarzać teraz, zrobić dokładnie tego samego albo podobnego. Dlatego tym razem macie omówienie newsów z takim, powiedzmy, slajdami, tak, troszeczkę do kompletu, żebyście wiedzieli, co, czego dotyczy i tak dalej, i tak dalej. No i co? Nie przedłużając, zapraszam gorąco na film, a potem do ocen w komentarzach oczywiście. Dziękuję, dziękuję. Po wielu miesiącach prac zespół deweloperów 24 lipca 2024 roku wydał stabilną wersję swojej flagowej dystrybucji Linuxa, czyli Linux Mint 22 o nazwie kodowej Wilma. Jeszcze kilka tygodni temu pojawiła się pierwsza wersja testowa beta. Nie było wtedy pewne, czy nowa miętówka ujrzy światło dzienne w terminie, ze względu na ilość pokaźnych bugów i problemów, o których mówili testerzy. Jednak ekipa uporała się z większością poważnych problemów i termin końca lipca dotrzymano. Wydanie, o którym teraz wam powiem i przedstawię jego nowości, może nie jest bardzo efekciarskie i pełne wodotrysków, ale ma sporo ważnych zmian i warto się z nim po prostu zapoznać. To samo się tyczy również błędów, o których powiem i które nadal są, a mogą niektórym użytkownikom uprzykrzyć życie w codziennej pracy z systemem. Aha, opcja aktualizacji z Minta 21.3 do 22 powinna być dostępna już teraz lub będzie dostępna w ciągu kilku następnych dni. Wilma opiera się o wydane w kwietniu Ubuntu 24.04 LTS, czyli wydanie z długoterminowym wsparciem aktualizacji bezpieczeństwa i niektórych programów. Mint 22 będzie zabezpieczony i aktualizowany do 2029 roku. Kernel, czyli jądro systemu, jest w wersji teraz 6.8.x i słuchajcie, tu następuje pierwsza bardzo ważna zmiana. Do tego wydania Mint opierał się o kernel wydany w Ubuntu 22.04 LTS, czyli to była wersja bodajże 5.15, co po ponad 2 latach powodowało problemy u wielu użytkowników z nowym sprzętem. Od teraz wydania punktowe Minta, czyli jak będą 22.1, 22.2 itd., będą zawierały takie same jądro jak wydania HWE, czyli te o rozszerzonym wsparciu dla sprzętu, czyli będą prawie na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić dostęp dla wielu nowych technologii. Czytając info na stronie supportu Minta, po wydaniu HWE pojawi się za jakiś czas wydanie punktowe właśnie z nowym jajem. Kolejny duży update to zmiana lekko już przestarzałego serwera dźwięku Pulse Audio, który istniał w Linuxie kilkanaście lat i został on zmieniony na nowy o nazwie Pipewire. Pipewire wnosi wiele udoskonaleń w postaci lepszej jakości dźwięku, mniejszych tzw. opóźnień, co jest bardzo ważne dla użytkowników tworzących muzykę bądź obrabiających dźwięk w Linuxie, no ale także dla zwykłego użytkownika parę nowości się tutaj znajdzie. Jako że nie chcę się tu rozgadywać na temat tego Pipewire'a, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, zapraszam do mojego filmu na temat Pipewire, który stworzyłem kilka miesięcy temu i omawiałem tam plusy i minusy, pokazywałem, jak tego łatwo używać, jak się tego w ogóle, jak to wszystko ogarnąć bez potrzeby posiadania magicznej różdżki czy doktoratu. Słuchajcie, szukajcie w YouTubie Świat Linuxa Pipewire, na pewno ten film, myślę, znajdziecie. Flagowa edycja Minta to oczywiście pulpit Cinnamon w wersji 6.2. Dodatkowo są wydania z pulpitami XFCE 4.18 oraz Mate. Dwa ostatnie pulpity praktycznie nie otrzymały żadnych zmian od dłuższego czasu, więc nie będę się nimi teraz po prostu tutaj zajmował. Natomiast Cinnamon dostaje regularne poprawki, no i teraz warto wam to wszystko przedstawić. Aha, sesja Wayland nadal jest traktowana jako eksperymentalna i niestabilna, więc uważajcie z jej używaniem. Stabilny Wayland w Mincie jest planowany dopiero na rok 2026.
Nowy Cynamon otrzymał mnóstwo poprawek bezpieczeństwa i takich, które mają przyspieszyć jego pracę. Mamy tutaj również poprawioną obsługę wyświetlaczy HDPI, nie tylko po samym zalogowaniu się do systemu, ale i także w trakcie jego ładowania. Tak zwany ekran z logo, czyli plymów, i ekran logowania także powinny teraz działać poprawnie przy dużych rozdzielczościach. Sklep z oprogramowaniem został mocno, można powiedzieć, zmieniony albo kosmicznie zoptymalizowany, bo ładuje się teraz praktycznie w tym samym momencie, gdy klikniemy na jego ikonkę w pasku zadań. Wyszukiwanie programów także powinno być dużo szybsze. Na start mamy ładną animację banerów w głównym oknie. Pod maską jest zastosowana wielowątkowość, co powinno wpływać pozytywnie również na szybkość pracy. Od wielu wydań Mint nie udostępniał programowania w formacie Canonicala, czyli chodzi tutaj o Snap. Za to używa formatu Flatpak oraz Debianowego .deb. Tutaj w menedżerze programu zaszła olbrzymia zmiana, a mianowicie deweloperzy Minta domyślnie ustawili, że sklep nie pokazuje tzw. niezweryfikowanych programów Flatpak. W wielkim skrócie, o co chodzi? Jeżeli na przykład program Discord lub Spotify czy przeglądarka Chrome dostarczają osoby, które nie współpracują bezpośrednio z danymi producentami programu, to pakiety przed nich udostępnione w serwisie FlatHub są uważane za potencjalnie niebezpieczne i ukrywane w wyszukiwarce sklepu Minta. Można ręcznie wyłączyć to filtrowanie w opcjach w ustawieniach sklepu, ale trzeba to, tak jak powiedziałem, zrobić ręcznie. Co do menedżera plików, czyli można powiedzieć eksploratora plików w systemie, a jest nim program o nazwie Nemo, doszła bardzo ciekawa funkcjonalność. Od wydania 22 możemy praktycznie dowolnie dostosowywać menu kontekstowe, to pod prawym przyciskiem myszki. Po wejściu w edytor układu akcji Nemo wszystkie opcje będą dla nas dostępne i dobrze opisane. Możliwości, jakie oferuje, to dodawanie separatorów i podmenu, dowolną edycję ikon, etykiet i wielu innych rzeczy. Dla użytkowników śledzących rozwój sytuacji z formatem Snap, znana jest sytuacja o decyzji devów Ubuntu, iż porzucają oni dostarczanie m.in. programu do poczty Thunderbird w formacie deb i że on będzie wyłącznie, ten program będzie dostępny wyłącznie jako Snap. Jako że Mint opiera się w większości na bazie Ubuntu, to musiała tutaj zapaść decyzja. No i zapadła. Deweloperzy Minta postanowili, że sami będą zarządzać, jak to się mówi w środowisku linuxowym, pakować Thunderbirda w formacie deb, czyli de facto biorą na siebie odpowiedzialność za dostarczanie tego softu dla Minta. Podobnie było w przypadku Timeshifta, chociaż tam akurat devowie z Minta po prostu rozwidlili projekt, bo główny deweloper przestał nad nim pracować. Będąc przy oprogramowaniu, jak wiecie, lub nie kilka miesięcy temu główny programista HexChat, czyli jednego z najlepszych programów do ircowania na Linuxa, porzucił projekt. A że wsparcie Minta było prowadzone m.in. przez Irca, sieć Irca, musiano coś zrobić. Zapadła decyzja o przeniesieniu supportu Minta do sieci czatów Matrix. Matrix jest to sieć podobna do Irca, ale zdecydowanie bardziej nowoczesna, z możliwościami podobnymi do Discorda czy Slacka. W Mincie 22 pojawiła się więc aplikacja Element Matrix, dzięki której można połączyć się siecią społecznościową o tej samej nazwie i prowadzić rozmowy supportowe, tak jak dotychczas za pomocą klienta HexChat. Co do zmian w systemie, to jako że Ubuntu 24.04, a dokładnie zastosowana tam wersja pulpitu GNOME 46, wprowadziła mnóstwo zmian, nie zawsze pozytywnych dla ekipy Minta i pulpitu Cynamon, ekipa musiała po raz kolejny wprowadzić zmiany w zainstalowanych w systemie programach, czy choćby dość ważnym dla wielu elemencie, jakim jest tzw. online accounts. Projekt XApp zaimplementował program do zarządzania i łączenia się z usługami chmurowymi wielu dostawców, takimi usługami jak na przykład Google, Microsoft, Nextcloud, i teraz pomogło to wszystko przywrócić możliwość użytkowania tego typu programów, znaczy logowania się do tego typu usług w pulpitach typu Cynamon, Budgie, Mate czy XFC, ponieważ wszystkie one opierają się tak zwaną starszą wersję technologii GTK3.
zmiany wprowadzone w GNOME 46, także wymusiły na ekipie programistów Mint usunięcie programu do obsługi czcionek GNOME Font Viewer, czy stosowanie starszych wersji aplikacji, takich jak Celluloid, Kalkulator GNOME, Simple Scan, Baobab czy GNOME System Monitor. Pomniejszych zmian jest dużo, dużo więcej, choć w niektórych przypadkach są one bardzo ważne. Na przykład dodanie pakietu XAppTumbNailer GIMP, który tworzy od teraz miniatury plików w formacie XCF używanego przez GIMPa. Mamy teraz obsługę skrótów klawiszowych w pluginach Cinnamona, czyli tzw. Spices. Mamy przełączanie przestrzeni, znaczy przy przełączaniu przestrzeni roboczej jest możliwość teraz usuwania danej przestrzeni roboczej za pomocą środkowego klawisza myszy, czy również dodanie do przeglądarki obrazów PIX. Dodano tam obsługę formatu JXL, czyli JPEG XL. A słuchajcie, kończymy ten temat na wprowadzeniu obsługi w menedżerze źródeł oprogramowania dla tak zwanego nowego formatu Debiana DEB 8.2.2. Możecie o tym w Google sobie na przykład poczytać, bo to jest mocno techniczny temat. Dodatkowo mamy tutaj również wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, gdzie użytkownicy mogą sobie to sprawdzić osobiście w Relays Notes na stronie projektu Mint, do czego gorąco niektórych zapraszam. Co do negatywnych cech wydania, to zmniejszono tzw. czas zakończenia długo nieodpowiadających usług do 10 sekund, ale może to powodować problemy przy różnych skryptach użytkowników, które wymagają powiedzmy dużo czasu do swojego działania. Można to oczywiście zmienić, słuchajcie, w dość w miarę prosty sposób, edytując plik 60 podłoga custom conf. Tutaj na ekranie się to powinno wyjaśnić, gdzie to będzie. Z minusów albo takich nie za bardzo rzeczy, używanie Minta 22 na VirtualBox może powodować problemy w postaci czarnego ekranu, gdy stosuje się akcelerację 3D w opcjach. Rozwiązanie tego problemu jest dostępne oczywiście w Relays Notes na stronie Minta. No i teraz powiązana wiadomość, czyli instalowanie kodeków multimedialnych, tzw. Mint Meta Codex, powoduje instalację również GStreamer 1.0 VA API. A jeżeli akceleracja 3D nie jest włączona, to nastąpi na 90% awaria pulpitu X.org. No i teraz mamy dwa rozwiązania. Albo trzeba użyć akceleracji 3D, jeżeli używamy maszyny wirtualnej, bądź musimy mieć kompa, który obsługuje akcelerację 3D za pomocą karty graficznej. Co słuchajcie, w przypadku VirtualBoxa może spowodować powyższy błąd, ewentualnie po prostu za pomocą komendy sudo apt-remove gstreamer vapi usuwamy ten jeden po prostu pakiet. No nie ma niestety tutaj wyjścia. W Relays Notes linki są pod moim filmem jak zawsze. Są także rozwiązania problemów innych, na przykład zbyt cienkie, niewyraźne czcionki pochodzące z Ubuntu. Czasami zdarzają się kłopoty z dźwiękiem Pampwire. Jest również tam napisane, jak powrócić do Puls Audio, to jest naprawdę proste. Jest także info o tym, że szyfrowanie katalogu domowego, które jest nowością, robi się to przy instalacji systemu, może bardzo spowolnić dostęp do plików. Również jest info, jak dodać, na przykład przywrócić obsługę Snapa do systemu, gdy niektórzy potrzebują obsługi Snapa ze względu na zamknięte oprogramowanie, które właśnie są dostępne tylko w sklepie Snap, tak? Również ewentualnie mogą być problemy z ekranem dotykowym albo touchpadem i również w Relays Notes na stronie Minta jest informacja, jak przywrócić obsługę za pomocą starego sterownika Synaptics zamiast używanego teraz tak zwanego Libinput, przepraszam. Słuchajcie, dodatkowo, wczytaj więcej pod moim filmem znajduje się link do strony Easy Linux Tips Projects, gdzie jest omawianych kilkadziesiąt możliwych problemów z Mintem, nie tylko 22, ale i starszym. Ewentualnie z innymi pingwinami też się mogą zdarzyć tam różne dziwne rzeczy. I na tej stronce jest informacja o ewentualnym rozwiązaniu danego problemu. Dlatego gorąco zapraszam Easy Linux Tips Projects. Kończąc na teraz chciałem tylko wspomnieć, iż jeżeli chcecie zobaczyć, jak na żywym sprzęcie zachowuje się Mint 22, jak wygląda, to zapraszam do mojego testu w grach
Sprzed około 3 tygodni testowałem tam betę, ale ta beta chodziła perfekcyjnie, co zresztą o tym mówiłem i było widać na filmach. Film zawiera dużo gierek, pokazany jest cały system, pokazane są również częściowo newsy, więc gorąco zapraszam do tamtego materiału, a tego już nie chciałem robić w taki sam sposób, byłaby to praktycznie kopia tamtego, dlatego postanowiłem to zrobić na zasadzie, powiedzmy, mojego lektorstwa w cudzysłowie, tak? Wiem, że nie jest idealnie, no ale cóż, lepsze takie coś niż nic. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki krótki w miarę film informacyjny wam się tutaj przydał. A tak jak powiedziałem, nie chciałem robić kopii tamtego materiału już. Bardzo dziękuję za oglądnięcie, dzięki za wszystkie wyświetlenia, oglądnięcie, wasze komentarze. Może ktoś ma jakieś, nie wiem, dodatkowe problemy albo coś z Mintem, wskoczcie na nasz Discord. Jest duży Discord, ponad 1600 osób, około 300-400 osób online ciągle. Naprawdę Discord, konto trzeba mieć tydzień, tu mówię od razu, konto minimum tydzień, żeby dołączyć do naszego Discorda, więc ludzie wam tą pomogą, bo ewentualnie możecie pisać tutaj na YouTubie w komentarzach. Ja się staram czasami odpowiadać, ale nie jestem w stanie napisać tutaj wszystkiego i odpowiedzieć na każdy możliwy komentarz. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, dzięki za każde wsparcie, oglądanie, łapkowanie i w ogóle dobrego wieczoru, dnia, kiedykolwiek sobie to oglądacie, lukacie i tak dalej. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, w materiale na kanale Świat Linuxa. Gorąco pozdrawiam Bartek i ekipa kotów z tej strony, pa, pa, cześć.